Kasia od rana źle się czuje, jednak dziewczyna bagatelizuje swoje złe samopoczucie. Dziś ma ważniejsze rzeczy do załatwienia niż przejmować się jakimś bólem. Podczas jazdy samochodem Kasia dostaje krwotoku. Dziewczyna jest zdezorientowana, bo nie wie, co się z nią dzieje. Na szczęście jest z nią Witek, który zawozi żonę na SOR. Mężczyzna powiadamia Anetę i przyjaciół Kasi. Gdy przyjaciele i Aneta przyjeżdżają do szpitala przy Biskupińskiej, pytają Witka, co z Kasią, jednak Witek sam nie wie, co się stało jego żonie. Dziewczyną zajmuje się doktor Dominika Gajda. Kobieta podejrzewa, co może dolegać pacjentce. Podczas badania okazuje się, że Kasia była w ciąży, ale niestety poroniła. Lekarka musi powiedzieć pacjentce o tym, co się stało. Kasia jest w szoku, bo nawet nie zdawała sobie sprawy, że była w ciąży. Dziewczyna przekazuje tragiczną informację swojej mamie. Widzisz, mój drogi widzu, czasami warto zobaczyć przed nowym sezonem mój film, a nie pisać bzdury w komentarzach, że nic nie wiem, po co to nagrywam oraz inne różne epitety, których nie będę tutaj cytować, bo bluźnić nie mam zamiaru. Miałem rację z tym, że Kasia była w ciąży, ale poroniła. W pierwszym filmie o niej to gadałem, ale później zobaczyłem zdjęcie u Żanety, no i myślałem, że będzie w ciąży. Niestety nie miałem pojęcia, że tak to się zakończy. Szkoda, bo fajnie jakby była w ciąży, ale może w następnym sezonie będzie, kto wie. Myślisz, że Kasia i Witek będą starać się o wspólne dziecko?